Słuchajcie, o mały włos audycja by się nie odbyła, bo kot zajął mi fotel. A jak wiadomo, z tą bestią trzeba ostrożnie, bo jeszcze mnie ugryzie, jeszcze mnie udrapnie, więc po mojej stanowczej decyzji, czyli trzyminutowym proszeniu, żeby łaskawie zszedł z fotela, e, udało mi się wreszcie doprowadzić wszystko do porządku, no i jedziemy z koksem, z komiksową na e, Tutaj z tej strony Jakub Martewicz, bóg komiksowego Olimpu, byk, który chętnie by kogoś rąbnął, a tak naprawdę to, słuchajcie, pochorowałem się przez ostatnie dwa tygodnie z Znowu straciłem węg, straciłem smak i straciłem prawie słuch, ale już jestem z powrotem w formie, to znaczy no bez przesady, w takiej jak zwykle jestem tutaj na tych komiksowych nabijkach, także jakiś tam brain fog, no to może nie całkiem być sprawka podejrzanego wirusa, ale nigdy nie wiadomo. E, powiedziałem kim jestem, ale nie powiedziałem co to za kanał. Kanał się nazywa Komiksowa Nawijka, na którym nawijamy o komiksach od strony artystycznej, warsztatowej kuchni. Dzisiaj będzie kontrowersyjnie, dzisiaj będzie krzepko, dzisiaj będzie rzeźko, bo mamy Roba Liefilda na tapecie. Słuchajcie, kiedy tak leżałem w malignie przez święta, nie mogąc nawet porządnie się najeść, bo nie czułem smaku, no to jak tu czerpać radość, nawet z tak prostych rzeczy jak jedzenie? To sobie trochę przypomniałem moje ulubione lata komiksowe, mianowicie lata 90. Tak wyciągnąłem z szafy parę rzeczy, których nie miałem zamiaru jakoś za wcześnie poruszać na tych nawijkach, ale jak to wiadomo, bywa, życie zweryfikowało to, co będziemy robić, i pojedziemy sobie dzisiaj właśnie z tym Bad Boyem. Ale żeby nie było, słuchajcie, ja też jestem twórcą komiksowym, robię ostatnio nowego Henryka Kajdana pod tytułem Koniec. Nowy tom ukaże się, no ukaże się jak się ukaże, nie wiem do dokładnie kiedy. Jak zrobię, jak będzie, to będzie, panie, ale próbujemy, żeby było jak najszybciej. Tempo już nie to, co kiedyś z różnych względów, no ale nie mniej jednak staramy się, żeby to wreszcie jakoś szło. Także tom pod tytułem Koniec, który na tę chwilę przynajmniej jest zaplanowany jako ostatni tom Henryka Kajdana ukaże się, no myślę, że za jakieś kilkanaście miesięcy najwcześniej, a to jest jedna z tych plansz. Tak wyglądają moje oryginały. Jest tutaj też na kanale sporo, sporo filmów z mojej własnej komiksowej roboty. Trochę rysowania, trochę przeglądu różnych komiksowych ciekawostek. Eee, także zapraszam, jak jesteście zainteresowani, bo już dawno nic nie było i ktoś może o tym nie wiedzieć. Jeżeli w ogóle ktoś jeszcze ogląda ten kanał po dwóch tygodniach, zdaje się nieobecności, no słuchajcie, trudno. Moje milionerstwo, które zaplanowałem jako, komikso, jako bóg komiksowego olimpu YouTube'owego polskiego, przepada właśnie z Kretesem. I co zrobisz, panie, jak nic nie zrobisz? W każdym razie, ja jak Blood numer 1, Zobaczcie, zabezpieczyłem się na studia moich dzieci i kupiłem aż cztery egzemplarze w tym 1 second printing, bo tak to wygląda. W ogóle, to jest w ogóle pierwszy komiks tego wydawnictwa Image, wydany w kwietniu 1992 roku, czyli miesiąc, przynajmniej jeżeli chodzi o dane okładkowe, wcześniej niż ukazał się pierwszy numer z toda McFarlana, który czasem jest stawiany jako taki ikoniczny komiks Image, który pobił wszelkie rekordy. Wydaje mi się, że Youngblood sprzedał się trochę w mniejszej ilości kopii, ale i, tak, ee, ale i tak był to komiks znaczący, no bo zapoczątkował całą tą plejadę. Zobaczcie, w środku nawet jest ta karta Rob Liefeld z Youngblood z czasopisma Wizard. Ona, ją ktoś dorzucił do tego egzemplarza, którego kiedyś, który kiedyś kupiłem, to jest chyba Jay Lee na, na tym, tak mi się wydaje, tak Wizard Chromium Card. Nie ma wprawdzie chyba nazwiska, ale tak, coś mi się zdaje, że to jest tak pod J.A. Lee podchodzi, a przynajmniej jakiś jego zdolny naśladowca. W środku są karty tego oryginalnego wydania. Mi się akurat zdarza. Słuchajcie, wszystkie! Ktoś spylił wszystkie egzemplarze ze swojego pudła z tą kartą Vogue i z kartą Shaft'a o lidera Youngblood, no bo uwaga, od razu powiem, że to jest taki flipbook, czyli obracany zeszyt. Słuchajcie, zobaczcie, Wezmę, może ten drugi printing, bo on nie ma żadnych kart, to będzie nam łatwiej obracać. Jedyna różnica między tymi numerami, sprawdziłem też w środku, jest taka tylko, że mają inne okładki, mają te, taki tak zwany gold border i tutaj napis second printing, na second printingu właśnie, no i zobaczcie, na pierwszej okładce mamy coś takiego, to jest Youngblood Home Team i tutaj jest nawet cały zespół Youngblood przedstawiony. A tutaj, jak obrócimy ten flipbook, to też jest tutaj. No, tu była First Exciting Issue, a tutaj mamy First Explosive Issue. No i na tym Explosive Issue jest inna okładka z seksownym, ponętnym, zielonym logo plus Youngblood Away Team i tutaj walczą z ziomem, który się nazywa Hassan Kusain i jadą na podbój jakiegoś kraju, który wydaje mi się, że miał coś wspólnego wtedy z... No wtedy tak próbowano przynajmniej nawiązać do wojny w Iraku i to tak każdy dyktator, który mniej więcej się pojawiał w tych komiksach, to był w tym stylu robiony. No ale dobra, słuchajcie, było jak było, a my się skupmy na treści. Wydaje mi się, że trzeba by było zacząć od tego. The first exciting issue, czyli home team, Kurczę, i powiem Wam tak, ja wiem, że tak sobie żartujemy, podśmiechujemy się, że to będzie kontrowersyjna ta, ale ja od razu Wam powiem, żeby nie było. Zdradzę Wam na początku, że ja uwielbiam styl Roba Liefilda. Dla mnie to jest ziom, który naprawdę ma, przynajmniej w tych starych komiksach, które tworzył w Marvelu, a potem na początku właśnie image, który ma przede wszystkim jeżeli chodzi o styl, o samą chucpę rysowania, o sam inking, ale zaraz o tym powiemy bardziej, mega dużo do, za, do zaoferowania według mnie. I bywa często pod płaszczykiem takiego trochę, no dzisiaj Rob... Rob Liefeld jest w ogóle trochę takim synonimem no, kogoś, kto osiągnął sukces mimo tego, że nie umiał rysować. Tak bym to powiedział. Tak jest często odczuwany. Taka jest jego percepcja na różnych komiksowych forach naszych, ale nie tylko naszych. Wystarczy spojrzeć chociażby na jego wielkiego, słynnego Kapitana Amerykę z cycami, jak, jak nie powiem, co co stało się wręcz ikoną jego słynnego stylu. No nie mam tutaj akurat tego obrazka, bo to jest jakieś promo, ale jeżeli chodzi o te stare komiksy, to w ogóle, słuchajcie, zacznijmy od początku, bo tak najlepiej zaczynać. Słuchajcie, z ludźmi waszego pokroju nie można inaczej, tylko od początku i z jak największym należytym szacunkiem dla samego kontentu. Dla porządku powiem, bo znalazłem akurat w szafie. Że to jest Yangblood numer 0, też, który został taka ciekawostka. To jest Yangblood numer 0, który został wydany, wydaje mi się, że kilka miesięcy po tym numerze pierwszym. Tu rysuje tylko trochę Rob Liefeld w środku, a całość jest wspomagana przez różnych innych jego naśladowców z image. No ale zobaczcie, nawet wtedy myślano o tym, żeby stosować warianty okładkowe. To jest green logo i gold. Nie, beige logo. Także takie to cudawianki. Także jakbyście widzieli kiedyś numer 0, to nie dajcie się zwieść. Ten numer 0 powstał post factum, już po numerze 1 i został wydany jako taka ciekawostka, żeby dorobić trochę hajsu. Musimy się zająć nim osobno, żeby sobie zobaczyć w środku, no bo teraz wszystkiego naraz nie zrobimy, ale to, co próbuję powiedzieć, to tak. Jakbyście mnie tak zapytali Jim Lee, Mark Silvestri, Eric Larsen, Todd McFarlane, co oni sobą reprezentują i co mi się tak naprawdę, naprawdę w nich podoba, to bym nie miał zbytnich wątpliwości, co odpowiedzieć. Bo tak, Jim Lee, tu akurat Wildcats, Covered Action Teams, to, co mi się w nim podoba, to takie greckie, wręcz starożytne, klasyczne podejście do anatomii, do pewnego takiego pozerstwa superbohaterskiego. Myślę, że Jim Lee rysuje postacie, które się spodobają zarówno babci, jak i wnuczkowi. I to jest to. Myślę, że to jest taki sweet spot w ogóle to, co Jim Lee ma. Fajne, superbohaterskie pozy, vibe, który przemawia do każdego, zarówno miłośnika akcji, jak i miłośnika piękna, gdzieś tam w te nasze podprogowe odczuwanie komiksu. Wydaje mi się, że Jim Lee uderza. No, on po prostu nie robi błędów, tu jest wszystko dosyć poprawne. Nie ma tu może że według mnie tak Bogiem, ma prawdą jakiegoś wielkiego geniuszu, ale w coś tu trafił i on się tego trzyma. Także to dla mnie Jim Lee to jest taka estetyka, porządny komiksowy rysunek, który, w którym trudno znaleźć jakieś wady, a który jest bardzo jakoś dla oka atrakcyjny. Jakoś się ewolucyjnie, cholera, panie, w to wstrzelił. McFarland z kolei, no to wiadomo, yy, ogrom szczegółów, które przysłaniają braki warsztatowe, no ale cała ta chutzpa, całe to nowatorskie podejście do kadrowania i tak dalej, i tak dalej. Przy całej tej słabiźnie scenariuszowej, tutaj w tym tormencie na przykład, no nie sposób odmówić tej mnogości szczegółów, tego co sprawia, że zaskakuje że ta strona nas po prostu nie puszcza, że chcemy patrzeć, co tam jest ukryte, mimo że zobaczcie, wszystko to powtarza się przez dwie strony, cały ten jeden praktycznie panel. No ale jest to tak interesujące, że chcemy na to patrzeć i że trudno od tego wzrok oderwać. Myślę, że nawet dzisiaj jest to coś, co i tak przyciąga samą swoją tą graficzną werwą. Także no, jeżeli chodzi o innych rysowników image, to generalnie nie ma problemu, żeby stwierdzić, co tak naprawdę może się w nich podobać. Ale jak się zacząłem tak myśleć o Robie Liefeldzie, to doszedłem do wniosku, że ja mam problem, żeby w sumie ogniskować gdzieś tą moją fascynację. Doszedłem do wniosku, że tu są chyba dwa takie czynniki główne, które chciałbym wspomnieć. Pierwsze to jest jego niesamowicie jakiś taki namiętny, ponętny dla mnie inking. I sobie zaraz go tutaj zobaczymy, bo ten Young Blood numer 1 to jest Rob Lifefield w czystej postaci. Tu prawie nikt inny go nie wspomaga, prawie, bo zaraz sobie o tym trochę powiem, ale zobaczcie to. To jest ten styl, który on reprezentował jeszcze w The New Mutants i który potem tak fajnie wyewoluował w X-Force, tych seriach Marvela, które przyniosły Robowi Liefeldowi popularność. No i przestrzemy się przez to, jak kamień wyrzucony z procy, bo tak. I myślę, że tak, inking i pewna taka graficzna werwa i to, że nikt wcześniej przed nim tak nie rysował. Wiecie, dzisiaj jest łatwo, jak my widzimy to wszystko przez pryzmat tych lat, które upłynęły pod, no właśnie pod szyldem tych ludzi, którzy tu, o, tak jak ten komiks, naśladowali Roba Lightfielda. nawet nie wiem, czy to jest Lightfield na okładce, czy jakiś jego naśladowca. Wygląda jakby tuszował Lightfield, ale kto wie, czy ktoś tu go jednak nie wspomagał. Eee, w 93, 94 co drugi ziom imiż rysował tak jak Lightfield, albo przynajmniej się starał. Natomiast wcześniej przed nim nie było czegoś takiego. No weźcie jakikolwiek komiks z lat 80. kiedy to Life jakby nie było, rozpoczynał karierę. I sobie zobaczcie, czy gdzieś znajdziecie taki podobny styl, jaki on wprowadził do The New Mutants, no to wygląda zupełnie z czapy, zupełnie inaczej niż wszystko inne, co wtedy było. No i tu myślę, że ten inking taki jego, ale też pewno podejście do takiego komiksowej, do komiksowej takiej dynamiki, gdzieś tu widać taki prymitywny czar szybkości w każdym kadrze, który tak, tak mnie tu urzeka również dzisiaj. Ja, słuchajcie, ja z całą świadomością mówię, to, co mówię, i ja sobie zdaję sprawę, że Lifing to nie jest dobry rysownik, ale nie tego szukam w komiksach. To tak jak, słuchajcie, trochę tak jak ten. Na przykład, weźmiecie jakiś fajny zespół rockowy, który, którego nie wszyscy muzycy są na coś wybitni, na przykład Pink Floyd. Tam jest taki drummer, perkusista, który się nazywa Nick Mason, no i on jest kiepowym perkusistą. Nawet zresztą sam Roger Waters basistą jest miernym i on tam niejednokrotnie oddawał też Dave'owi Gilmurowi partię basu do grania, a jednak mimo wszystko jako zespół, no, nie muszę mówić jak rewelacyjnie brzmieli. Więc coś w tym jest, że to nie zawsze ten najlepszy wygrywa. No słuchajcie, tak jest w życiu. No, nie ma się co też obrażać na roba Lajfila, że osiągnął sukces, mimo braku jakichś bazowych umiejętności rysunku, bo jak widać, nie to jest gwarantem sukcesu w życiu. Nie to jest jedynym przynajmniej gwarantem. To to jest. To jest trochę tak, słuchajcie, że jak się chce osiągnąć jakiś sukces, pewien sukces, to myślę, że można go osiągnąć w miarę planując go. Chcesz być dobrym księgowym, dobrym lekarzem i tak dalej. Możesz to sobie wszystko zaplanować, ale żeby osiągnąć taki sukces jak Rob Lifefield, zarobić takie miliony i stać się takim uznanym nazwiskiem, no to jak dowodzi tego sama kariera Lifefielda, to bardzo trudno coś takiego zaplanować. Myślę, że to jest też dużo sprzyjających okoliczności. Niewątpliwie dużo roboty własnej, ale też sporo szczęścia jakiegoś takiego, no bo nie sposób jednak odmówić yy, no, prawdziwości temu, że za każdym rogiem praktycznie czai się rysownik warsztatowo lepszy. Nie? Na każdym, gdzieś tam, na każdym rynku jest, jest ten, te, jak to się mówi, karykaturzysta, czy pejzażysta, czy jeszcze jakiś inny tam wizerzysta, który wam zrobi coś 100 razy lepszego. A jednak to Linefield wyciągnął z tego krocie, nie, no więc takie to jest życie, no. może dlatego jest takie piękne. Ale uwaga, jedziemy z Koksem, bo jest parę rzeczy, które sobie zanotowałem tutaj. Mianowicie tak, zobaczcie, Lifehid ma styl stosunkowo taki dynamiczny. To, jest taki, to, co mi się z nim od zawsze kojarzyło, to jest to, że to był najmniejszy palec, grzebalec z tych wszystkich chłopów, image. No bo tak, Jim Lee jest wypolerowanym inkingiem Scotta Williamsa. Tam naprawdę rzeźbienia było dużo, prawie od linijki, to wszystko, od krzywika. Todd McFarlane też może trochę bardziej taki drapi, drapi, kura pazurem, ale jednak tam było tego dużo natkane i jak było trzeba, to też trochę tam od linijki przyciskał. Natomiast no Lifehill wydaje się jako taki nawet, wiesz, trochę niechlujny. Taki, ja myślę, wiecie co? I ktoś też niedawno zwrócił uwagę na to na mojej grupie Facebookowej ja się z tym zgadzam. Też to samo pomyślałem, właśnie przeglądając, bo jak zapostowałem właśnie tego, jak Bloda tam i też to, czy, czy X-Force, i też to samo sobie wtedy pomyślałem, że to jest tak. Że Life sobie trochę zrobił szkodę tym, że on w ogóle się posłuchał krytyków i z biegiem czasu zaczął niby ulepszać swój warsztat. Ja myślę, że to jest rysownik, któremu to trochę szkodzi. Myślę, że gdyby on y, był wierny temu raczej swojemu stylowi, jest to chyba człowiek najmniej wierny swojemu stylowi ze wszystkich ziomów z Image. Raczej każdy tam duplikował to, co robił w Marvelu, czy MacFarlane, czy Lee, czy Silvestri nawet w Cyberforce i tak dalej, czy Larsen. To wszystko była jakby spokojna kontynuacja. A jak się dzisiaj spojrzy na Lifehilda i na to, co robi, i przez ostatnie kilkanaście lat to, co robi, to jest ciągła taka poprawa. To nie za bardzo mu wychodzi, bo to nie jest jakiś taki wybitnie, że tak powiem, uzdolniony szkicer. Nie, tylko bardziej tam chodziło o taką werwę, bardziej chodziło o to podejście do tuszu, co widać tu. No bo zobaczcie, e, tak, jako rysunek, to to za bardzo nie gra. Ta ręka jest dziwaczna, tu trochę dziwnie wykręcona i tak dalej, a jednak no. Dopiero jak się temu przypatrujemy, to robi to na nas jakieś trochę dziwne wrażenie. tak to. I mnie to ciągle porywa, tak jakbym miał te 12 lat, czy 10 lat w 92 czy 4 i się tym ekscytował. Słuchajcie, patrzcie, na jaki dziwny efekt, nie? Niby niechlujny rysownik. Ta krecha jest taka bardzo złapy, bardzo wręcz bym powiedział taka mało linijkowa, a jednak jaki dziwny efekt inkingu. Tutaj Lifehill sam nakłada tusz. I zobaczcie, te kreski takie. One się będą powtarzać na paru panelach. One, Ja nie wiem, jak ten ziom je zrobił. One, to, nie jest, to nie wygląda mi za bardzo. Może trochę. Tu są jakieś zacieki, co wskazywałoby na to, że to jest trochę jakby odręczne. Ja Wam to pokażę bliżej, ale to nie jest takie oczywiste, że to było jakoś zrobione cienkopisem, bo tu jest y, dużo niecierpliwości w tych rysunkach. Takiego drive'a, żeby jak najszybciej to skończyć, jak najszybciej zrobić, żeby to działało, żyło i to widać, a to skubane wymagało naprawdę wielkiej pieczołowitości. Czy to wklejka jakaś? Może wygląda mi to na taką naklejkę z jakimś takim wzorkiem, co często miało miejsce na starych planszach, i dopiero potem na tym został naniesiony tuż. Dziwny wybór, jak na kogoś, kto chce wszystko, tak by się wydawało, pozornie robić szybko. Tak się to kleszuje, gryzie, nie? ta krecha taka tej, tej fryzury, tego wszystkiego, te, te, te zacietrzewienie tych wszystkich gorących kresek, się bardzo gryzie czasami momentami, z różnymi takimi aspektami, które są dosyć, do, dosyć statyczne tutaj. Kolejnym elementem, na który chciałem Wam zwrócić uwagę, bo trochę uwaga, to studiowałem, jakby nie było. By the way, Badrok, jedzący u mamy zieloną breję i oblizujący język. Mamo, to było takie, ta owsianka była taka dobra. No, widać, że wtedy sobie dosyć ostro szli po garach ci ludzie, jeżeli chodzi o kolory. Musiano tutaj dać coś innego niż biały, no bo przecież nie będą zwykłej owsianki, tylko musi być zielona, bo to w końcu young blood. Ale to, co chciałem zwrócić uwagę, no, patrzcie na te budynki tu. O. Jakie to jest wszystko rapidografowe? Prawie nie, jak, jak nie Lifeheld, tak samo tutaj. Czyżby on skubany komuś zlecił tu backgroundy, mimo że byłby to Ghost Inker? Bo jak się spojrzy, o tutaj sobie przygotowałem, mam gdzieś te oryginalne x forcey ale o zobaczmy, to tutaj w tych starych komiksach Lifehilda yy, nie ma tego. Nie? Tutaj wprawdzie backgroundów prawie w ogóle nie ma, nie wiem czy jest choćby jeden, no coś tam jest. Ale jak Wam tak pokażę, o, takie krechy, które stanowią jakieś tam kontury budynków, tak jak tutaj na przykład, no to nie, nie są to takie jak tu, widzicie? Tu, tu jest wszystko tak, jakby to rysował ktoś o zupełnie innym temperamencie niż Liefeld. I to yy, nasuwa mi przypuszczenie, że może ktoś go tutaj lekko ghostował. Yy, dziwne to jest, bo z jednej strony jest takie wszystko gorączkowe, a z drugiej strony tutaj mamy trochę, tak jakby ktoś mu powiedział: Słuchaj, Rob, weźcie trochę za te swoje, te, no, jak to się mówi, yy, backgroundy, yy, czyli tła yy, i zrób coś z tym. I tak jakby trochę tutaj posłuchał i yy, zobaczcie też, jakie to musiało być myślenie, nie? No bo jeżeli to był Life field, no to też wymagało to od niego dużego samozaparcia, żeby z takiego szybkiego inkingu, który widać, że jest tutaj robiony bardzo z łapy, Przestawić się mentalnie na stosowanie takich bardzo linijkowych kresek. Nie, tu od razu widać, że to są jakieś liniuszki, linijki tutaj przykładane, i to jest cyzelowane, to jest bardzo równa ta kreseczka. To są naprawdę rapidografy, które wymagają tego, żebyś ślęczał nad tym i to wolno robił. Tak samo te speedlines tutaj. Tutaj te speedlines tak samo, one nie są wykonane szybko i niechlujnie, tak jak te niektóre odręczne speedliney speedlines, o tak jak tutaj Lifefielda. To się nie pomylmy. Tu jest widać dużo cierpliwości w tych backgroundach niektórych. I to jest dziwne, bo albo Lifefield usiadł i sam się zmusił do tego, co wskazywało, że jednak miał wziąć cierpliwość, albo wziął kogoś do pomocy i to jest właśnie efekt tej pomocy, Jakiś taki ghostowy. Ale tu to, co też warto zwrócić uwagę na co, to moim zdaniem, że zobaczcie jaka mentalność, nie, jaki to mental też musiał być tych ludzi, że oni już jako młodzi przecież gwiazdorzy. Łatwo wtedy ludziom odbija. No, zdawali sobie też sprawę, że przecież że przecież może trzeba się zwrócić do kogoś o pomoc, że może tutaj czasami też trzeba uciąć jakieś rogi, nie? Cut corners, żeby zrobić coś szybciej. Więc to jest ciekawe jak wtedy oni myśleli. Zobaczcie, oni mieli też z mentalności tych ludzi, którzy robili wszystko na zlecenie, nie? To nie byli tacy, takie ziomy, że oni tylko wszystko chcieli, takie te kwiaty hodować, delikatne, nie? I byli bardzo precious na punkcie swojego własnego stafu. Nie. Yy, oni tu wiedzieli też, że to wszystko, trzeba spotkać deadline'y i tak dalej. Co by o nich nie mówić, to byli ludzie wychowani jeszcze w czasach, komiksowo wychowani jeszcze w czasach, kiedy coś takiego jak deadline istniało i oni trzaskali naprawdę po pozycję albo i więcej w miesiącu. Może tam Jim Lee trochę gorzej, może Liefeld trochę gorzej niż na przykład Todd McFarlane, ale jednak oni znali pojęcie czegoś takiego jak dostarczenia, nie tylko dobrego kontentu, ale dostarczenia na czas. No zobaczcie jaka różnica, nie? Tutaj te budynki wykonane taką bardzo pieczołowitą kreską, a tutaj zaraz pizgnięte. No to trzeba mieć chucpę i to trzeba mieć jajca, żeby kilka takich kresek założyć, że to się sprzeda w jakiejś pokaźnej ilości, nie? Że ludzie to kupią. To jest fascynujące. To świadczy o tym, że Liefeld dużo tutaj z brzucha rysował. To, nie jest, to tu nie ma aż tyle takiego pomyślunku, co się sprzeda, co się nie sprzeda. Tu jest raczej taki brzuch widoczny, gdzieś tu ten palec bardziej niż, że tak powiem, niż intelekt, jakkolwiek głupie by to nie brzmiało, że to kupuje potem czytelnika pod podprogowo. Przynajmniej mnie to kupuje, chociaż zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie jestem dosyć osamotniony w tych moich zachwytach. Tutaj Hassan Kusain, który jest oczywiście dyktatorem. I drugi team idzie od razu mu naprzeciw. I zobaczcie, jak to fajnie tutaj wygląda. Kurczę, no mnie to kręci. Wprawdzie wygląda to zupełnie dziwacznie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek anatomię. No ale Bogiem a prawdą, to tam nikt, żadnym może z wyjątkiem Sylwestriego i Larsena, to tam nikt za bardzo w tej anatomii, tam wtedy w tych chłopcach z Image nie, nie siedział jakoś przesadnie. Yy, I tak samo no, tła. Jest to jakoś atrakcyjne. No musiało to być, bo to... Nie sposób założyć według mnie, że to wszystko to był przypadek, nie? No bo ja to mówiłem też trochę, że to trzeba się znaleźć we właściwym miejscu i we właściwym czasie, jak się chce być takim Robem Liefeldem i pewnie coś w tym jest, no, no bo nie każdy odnosi taki sukces, nie? Ale jednak to też nie był przypadek, że to się tak spodobało. Tu jest moim zdaniem bardzo dużo takiego atrakcyjnego kreskowania, które gdzieś tam ludzi kupowało. I to, to nie jest to, co Scott Williams zrobił później. Scott Williams to jest zupełnie co innego. Scott Williams jest o wiele bardziej wycyzelowany. Lifehill jest o wiele bardziej złapy. To jest wręcz taki goryl gdzieś tam szkicujący. Jest takim bardziej tu z brzucha, bardziej to wszystko wyłazi bez pomyślunku. Podczas gdy, moim zdaniem, Scott Williams to jest ziom taki trochę jak Terry Austin, który tam bez święczenia się nie obędzie. Nie, w Lifehilldzie widać dynamikę, szybkość, pewien pośpiech, a w duecie Lee i Williams zupełnie coś przeciwnego. Tu jest chyba strona tuszowana przez Erika Larsena. Ja bym tak postawił, chociaż nie ma tego w kredicach. Tak mi to trochę wygląda. Wyjątkowo, ale to chyba jest jedyna, którą znalazłem. No i zobaczcie znowu tutaj, nie? ten hatching. No, gdybym ja to zrobił w Kajdanie, albo gdybyście Wy to zrobili jako rysunk jako ilustratorzy, rysownicy, no to zobaczcie, no to, to nie jest coś, co kosztuje dużo wysiłku, nie? taki hatching. A jednak Liffield uczynił to interesującym. To jest dziwne przyciemnione rysunki. Ciekawe skąd wziął ten vibe tutaj. To jest, to jest naprawdę bardzo duża antyteza do tych pozostałych rysunków, takich dosyć jasnych. Gdzieś to nawet się trochę moim zdaniem ocierał taki zinowy, undergroundowy posmak. No i mówię, sporo jest tutaj też takich różnych, zobaczcie tu jakiś rasterek tutaj, też zacieniowanie, które pewnie było na wklejce. Także to też nie było tak, że ten Lifehills, tak wszystko szybko, szybko. To tutaj trochę widać wycinania, trochę widać kombinowania, trochę widać pomyślunków w tym, więc to jest zagadka. To jest cholera człowiek, zagadka, enigma. Jak, czy on to podchodził do tego tak naprawdę szybko, że to pizgnął w dwie godziny, bo tak to trochę wygląda. A potem czasami widać, że gdzieś tu jest jednak takie efekt 3-2, które powodują, że. No i jednak nie zostawił tej planszy tak sobie, tylko gdzieś tam to wymagało troszeczkę przynajmniej roboty. O, tak jak tutaj, nie? tak zakreskowana twarz, to też wydaje się, że to jakimś narzędziem było zrobione albo dopiero potuszowane zostało na takiej naklejce, która reprezentowała te kreseczki. No ale weźcie to wymyślcie. To prawie jest zupełnie z czapy tutaj na tym obrazku. No, mnie to kupuje, mnie to, mnie to kreskowanie. Ja bardzo żałuję, właśnie, że Linefield, który gdzieś tam potem e, oddał się innym inkerom, to zrobił, bo moim zdaniem niesłusznie. A ja właśnie to, co najbardziej sobie cenię, oprócz tej dynamiki całego rysowania, to jest inking. Więc to jest coś mega atrakcyjnego. Jestem ciekaw, jakimi narzędziami się tu posługiwał. To jest jakieś, jakieś może pióro kulkowe, coś takiego, bo to. Zobaczcie, jak jest to specyficzna i jednostajna krecha, nie? Tu naprawdę na każdej stronie tak samo wygląda ten, ten tusz. To nie jest przypadek, to jest w ręku. To jest gdzieś w ręce to było ten, ten, to podejście. To, to się chłop z tym urodził po prostu jakoś to też szuka, żeby wykoncypować sobie takie coś. Nie? No bo to mówię, to wymaga odwagi, żeby machnąć na planszy coś takiego, a nie tkwić w tym wycezelowanym świecie tego piórkowania, które wtedy było modne w latach 80., nie późnych, kiedy oni to wszystko, te swoje style tworzyli. To też wymagało pewnej odwagi od młodego człowieka, pewnego braku takich hamulców trochę artystycznych. To, ja, ja sobie to właśnie cenię w Lifefieldzie. No, jak patrzę tak na te niektóre pozy i na niektóre twarze, to całkiem przyzwoicie to wygląda. no Mówcie sobie co chcecie. Ma to jakiś specyficzny czar, oczywiście przefiltrowany przez tą 90 wrażliwość. No, i kolory są. Ciekawe to, tu jest, w ogóle nie sprawdziłem tego. Brian Murray. Potrzeba było też Hanka Kanalca, żeby zrobił dodatkowe dialogi, żeby Hassan Kusań nie wymagał się zbyt durnym wrogiem. To dodano tutaj. Nie, ale, nie, ale nie, muszę powiedzieć, że ten, ten kanal ten czasami coś dodaje, bo. Zagnieździł tutaj kilka tych fabularnych luk. Na przykład, jak się coś za szybko z panelu na panel dzieje, tam gliniarze za szybko przybywają, jak shaft e, tego gościa na tych, w, tej, na, na, w tym drugim flipie. tam, To, to, to wyjaśnia, to kanał, mówiąc, tak szybko zjawiły się gliny, czy reporterzy? Nie, zaraz reporterzy, tak, bo śledziliśmy cię cały dzień, shaft. Słuchajcie, scenarzysta nie całkiem od czapy, tylko wyjaśnia pewne, pewne sceny fabularne luki. No i zobaczcie tutaj, nie? Prawie gdzieś tu przebrzmiewa już takie przedecho tego Blood Wolfa, który też tu omawiałem niedawno na jednej z nawijek z tego, z zeszytu Darker Image. Jest tu trochę takiego, wręcz bym powiedział, takiego szalonego polotu młodego człowieka. I też ten Murray, hm, karty rysowane oddzielnie tutaj w kolorki, nie? Tych speedlines też. Bawili się tymi komputerami. Papier też jest spoko, myślę, że bardzo korzystny. W oryginale jest taki sam papier jak w tym second printingu. To jest taki niekredowy, tylko taki lepszy, zwykły. Myślę, że on bardzo korzystnie działa, na, jeżeli chodzi o te pierwsze komiksy z image. Tam parę tych pierwszych wildcatsów, parę pierwszych spawnów było wydawane na tym właśnie papierze. No nie wspominając o tym, że pachnie wyśmienicie, polecam, naprawdę do dzisiaj przywołuje niesamowite wspomnienia. Ciekawa twarz tutaj tego zioma. Ja mówię, oni się gdzieś w Bary Windsor Smithie, gdzieś, gdzieś, gdzieś tam, jakieś prymitywne echa, jakkolwiek szalenie by to nie brzmiało, moim zdaniem gdzieś tam widać je. Tak samo tutaj w tym kreskowaniu tego. No to wiecie, coś się komuś czasami wydaje, wełbie, że szaneluje barego Windsor Smitha, no a wychodzi jak Lightfield. I to czasami tak jest, tak samo tutaj, nie? Dziwne są te kropeczki w ogóle w miejsce oczu. Dziwnie to działa. Na pewno pewne maniery są podobne jak u Williamsa, o, chociażby tutaj te takie plamy tuszu czy troszeczkę tu, ale jest to, jest to typowy lifefield to jest... I tutaj też jakby zmieniał narzędzie, tak jak te po poprzednie strony mam wrażenie, że są jakąś stalówką wykonaną albo czymś takim bardziej, albo czymś kulkowym takim. O tyle tutaj widzę jakiegoś mikrona, tutaj są o wiele drobniejsze te rzeczy, i tu widać, że jest copy-paste w ogóle zrobiony o tych, tych, tych niektórych postaci, no, zobaczcie, no. Oszczędzał sobie Field czas, a sama plansza nie wygląda, jakby wymagała jakiejś wielkiej oszczędności. Od zagadki tych starych y, dziejów. Słuchajcie, wszystko kończy się, no nie powiem, że wesołym oberkiem, ale na pewno Cousins terror ends in suicide. Oczywiście jest to tajna przykrywka, bowiem Youngblood to działalność rządowa i y, mająca swój coverage, takie przykrycie też, nie tylko coverage, ale też takie przykrycie właśnie w tych różnych prasowych um, artykułach, no tak naprawdę wiadomo, że to oni go załatwili, no ale um, do publiczności nie ma prawa to wypłynąć, bo to jest jakaś taka organizacja, którą z jednej strony śledzą reporterzy, a z drugiej strony e, o jej poczynaniach wiadomo niewiele, no to tak jakby dzisiaj gdzieś polecieli tam... Eee, taka grupa kolorowych śmiałków, no a mimo wszystko pisano by, że koniec końców jakiś terror skończył się w samobójstwie. No tak to było, nie od parady Hank kanals tutaj ogarnia dialogi, <laughs> eee, ale oczywiście czytać się tego za bardzo nie da, słuchajcie, no to co można tak przewertować do kawki, ale powiem Wam tak, jak dla mnie bomba. Ja uwielbiam tego starego Liefilda, uwielbiam ten styl i naprawdę żałuję, że on się poddał, temu, co mu mówiono. Moim zdaniem on trochę taki zrobił cave in, padł pod presją tych różnych krytykantów, a to niedobrze. Pamiętajmy, żeby nie krytykować za dużo czasami, bo to czasami niewiele daje. Ja bym sobie życzył, żebyśmy mieli jakąś serię 50 numerów Youngblood z, z tym stylem Roba Layfielda jak tu. Nie miałbym nic przeciwko temu, kupiłbym. By the jest dosyć trudno dostać to. Nie ma... Znaczy, to sam komiks jest tani jak barsz, jak się kupuje w zeszytach, tam wydrukowano tego tak grube numery, że to każdy ma w Stanach, ale także to bez przesady, ale chodzi o to, że nie, nie ma tego, wznowień tego, bo chciałem nawet kupić niedawno jakiś paperback, to nie ma. Wydaje mi się, że Lifehill tam zrobił jakąś smażoną wątróbkę z tych licencji swoich. W ogóle nie ma żadnej serii zepintowanej, tak? O ile jeszcze pełna można dostać, no tam McFarlane ma pełną kontrolę, tam Wildcats nawet nie patrzyłem, nie wiem jak to tam z tym jest. No ale takie tam jakieś Darkness, Cyberforce, Savage Dragon. Nie ma z tym jakiegoś problemu większego oprócz tego, że czasami coś po prostu nie wychodzi. Ale myślę, że po prostu jest kwestia bardziej potencjalnych nabywców niż jakichś praw autorskich. O tyle tutaj myślę, że Linefield on gdzieś to po drodze pozatracał. I gdzieś tam przez to się to nie ukazuje, że gdzieś to jest w jakimś limbo. Tak mi to wygląda, bo no, co by szkodziło w ramach jakiejś 30. rocznicy image czy coś w tym stylu, wydać jakiś paperback tych pierwszych Young Bloodów. Jakoś to się nie dzieje, nie? Tutaj na koniec mamy Rob Liefeld Fans. Można wygrać, słuchajcie, oryginalny artwork. Ciekawe, czy ktoś wygrał. Oryginalny artwork Roba Liefelda plus an exclusive button and mini poster. No dobra to tyle. Ja jestem fanem Roba Leifilda. Mówcie sobie, co chcecie. Uważam, że od czasu do czasu warto sobie na te rzeczy popatrzeć. I tyle. Dzięki wielkie za tę nawikę. Mam nadzieję, że będziemy się słyszeć teraz częściej. I trzymajcie się do następnej nawiki.